Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mountain Blade Warbands z modyfikacją Nowa Ojczyzna. No i nareszcie jakaś wojna z Królestwem Sfadi. Nie za bardzo mi się to podoba, wolałbym walczyć z Saranidami. Ojojoj, Sfadia na otwartym polu to będzie godny przeciwnik. Mam wojnę z Sfadią, a więc może wyruszymy spędzować im wioskę, z tym, że... będę chciał przed tym, po pierwsze zobaczyć, gdzie jest ten mój cały marszałek. Znów podróż informację. Książę o nazwie Ferner. Gdzie to jest? Marszałek jest daleko. Zmierzające w tę stronę. A po drugie, chciałem zobaczyć jedną rzecz. Chciałem zapisać grę przed obleganiem Tycoli. Po to, iż chciałbym się dowiedzieć, czy... Wale widzieli oddziały wroga zmierzające w tę stronę. Czy jeżeli zrobię coś takiego, iż najprościej w świecie splądruję tą wioskę, stracę honor czy nie? Kradnij łaciatę. Ograb wioskę. Ograb ją i zobaczymy, czy stracimy honor czy nie. To sam honor mam zaznaczyć. 15. Czy jeżeli tą wioskę spalę w diabła, to stracę honor czy nie? Drwale widzieli oddziały wroga. Pokaż mi. Co za honor, czy nie stracę? Czy w ogóle biją jakoś tak? Naprawdę, wasza wysokość, jesteś najokrutniejszym tyranem w tym królestwie. Twoje stosunki z Faria się pogorszyły. Ale czy stracę honor, to mnie obchodzi, bo tutaj mnie nie obchodzi reszta. Czy mnie Faria nie będzie lubić, czy wioska mnie nie będzie lubić. Wioskę zawsze będę... Czyli lubność wioski zawsze mogę potem odkupić, że tak powiem, za pomocą... dania im tam po prostu kilku dożynek pod rząd. Natomiast też, no, że tak powiem, stosunki z Fadią nie są mi potrzebne, bo gdy wojna się skończy, to będą ich zero, bo więc nie ma problemu. Tak uważam, że bardziej właśnie mi obchodzi taki fakt, czy stracę honor, czy nie. Nie straciłem honoru, świetnie, mam 15 honoru dalej, super. Więc idziemy pomóc tutaj naszemu księciowi z hrabią, Delinarem. Sądzę, że bitwa będzie zacna. Chociaż problem będą taki, że nie będę mógł za bardzo z niej dóbr, ponieważ dobrałam z tej wioski aktualnie. Nie, coś tam się powala, co zawsze jakoś to wyjdzie. Będę też planował głównie wioski Sfadi pewnie. Ich tereny zaznają naszego płomienia. I właśnie walczył z lordami Sfadi. Weźcie, jakaś rozrywka będzie, hurra. Dobra, moi ludzie niechaj nie, tak nie szarżują, niechaj wszyscy wyruszą za mną. Moich ludzi zresztą jest dość mało, tylko 29, ponieważ sporo to sojusznicy. W walce z Fadią nie chcę sobie pozwolić na samowolkę taką zbytnią. Poczekam na mojego sojusznika, który jakim wojskiem dysponuje. Lepiej się przyjrzyjmy, żebym wiedział, jak się do tego dostosować, do tej bitwy całej. Dysponuje on głównie kusznikami, jak dobrze widzę. Kusznicy i sporo z tyłu piechoty. Jazda ta jest naprawdę skromna. Ci rzęci w ogóle stoją z tyłu, to jest ciekawe. Czy powinni stać z tyłu, jak strzelają strzelcy, żeby przypadkowo nie trafiać w tych sierżantów i żeby nie utrudniali ognia, ostrzału ogólnie. Jednakowoż to jest troszeczkę głupie, żeby stać w takiej formacji, jak tutaj stoją. Powinni się za nim ustawić za kusznikami i gdy wróg będzie blisko, to wystąpić przez kuszników i właśnie włączyć się w tryb, tam wiecie, tarcz i bronić ich. Ale aktualnie widzę, że coś takiego tutaj nie możemy zobaczyć. Oczywiście to jest dość podstawowa seria takiej taktyki, ale no... chociaż to mogliby wykonać tak naprawdę. No dobra, będziemy krążyć. Dopóki coś ciekawego się nie stanie. Jesteśmy praktycznie kawalerią całkowicie. I tam mamy 8 piechociarzy, ale nawet chyba ta 8-piechotowa armia to chyba też jest na koniach. Nie, co za tyś ludzie są? Kim wy jesteście? Kim ty jesteś? Morcha? Czemu nie wania? What the fuck? Czemu mi bez koni łażą? No... Dosiąść koni, panowie! Wszyscy mają dosiąść koni, co nie miałem czasu na takie rzeczy, po prostu za mną idźcie i tyle, Boże, co się w ogóle dzieje? Nie mam pojęcia, że moi z koni poschodzili. Czemu praktycznie jedna... Spora część mojej armii wyrzuca się z koni, nie mam pojęcia. Jednak walka się już zaczęła. A więc my tutaj zabieramy tam paru konnych ze sobą wrogich, niechaj nas gonią. A sami wbijemy się w to coś. Do ataku teraz.
To jest masa jakichś lancierów i innych pikinierów. Lancierzy trochę muszą być konni. Masa pikinierów tu niby jest, ale to nie jest problem dla mojego wojska. Troszkę tutaj zrypałem całą taktykę, ale to tak nie za bardzo specjalnie. Zresztą mi się komunikaty o zabójcach wyłączyły, nie wiem dlaczego. Ja ich zdecydowanie sam nie wyłączałem, bo bardzo je lubię. Wtedy wiem, jak wygląda sytuacja, czy ginę, czy nie ginę, czy tam, co tam się w ogóle dzieje. Natomiast widzę, że tutaj te mi się powyłączały. Nie wiem, dlaczego się wyłączyły mi te wszelkie informacje. Ale teraz nie wiem, czy zabijam, czy nie zabijam. Diabeł to właściwie wie. To jest takie, bez tych informacji tak ciężko cokolwiek jest odkryć, bo to nie ma żadnego takiego interfejsu. Cokolwiek ciężko jest odkryć. Niby tu mam pokazane wszystkie te formacje i tak dalej, ale... mech. Do ataku. Też ktoś powiedział, że mogę tutaj właśnie ustawiać sobie te flagi na mapie. Jest to całkiem fajna opcja. I tam łatwo mogę przemieszczać moje wojsko. Ale w tym momencie jest mi to za bardzo nieprzydatne. Będzie fajne, jak już będę miał moje te ordowskie wojsko. Ja też będę raczej z tego korzystał raz na ruski rok. Może jedną bitwę na 100. Ale opcja jest przydatna. Jak klikamy sobie na mapę z shiftem, to możemy właśnie nasze jednostki ustawiać jak sobie chcemy. Może że jakoś tak ta bitwa idzie jakoś beznadziejnie, szczerze powiedziawszy. Naprawdę kiepsko nam idzie. Też nie podoba mi się właśnie to, że się wyłączyły te napisy. No, straszne to jest. Tak, będę o tym przez pół odcinka gadał. Skończ może właśnie ten temat. I weźmy się za mucenie tutaj ścierwa swadiańskiego. Wcześniej byliśmy po stronie swadii, teraz je mucimy. Ścierwo swadiańskie. Jak widzimy co sezon to obyczaj. O ty draniu, jest jakiś kilometrowy miecz. What the fuck? Zdychaj draniu, też zdychaj. I ty też. I ty dostałeś jeszcze i też po tobie. Quadra kill. Pentakill, to się nazywa mordowanie właśnie. Może jakaś strzała w główcie? Oj, łapierdziele, trafiłem mu w tą głowę. Wow! Jakie cuda nie widzę, ja trafiłem komuś w głowę. Dobra, miećmy ich. Ja mam przewagę tym nad wrogiem, że on wystawia na start elitarne oddziały, potem się coraz słabsze. Natomiast ja mam same elitarne oddziały. Czyli nawet jak z początku jakieś straty właśnie odniosę, to potem będzie coraz lepiej dla mnie, bo on już swoją elitę pozużywa. Gorsze jest to, że ja walczę tylko połową armii, ponieważ druga połowa to sojusznik, który za bardzo nie rusza się do pomocy. Dobra, jakoś sobie poradzę. Zawsze wolałem walczyć piechotnie niż konno. A więc chodźcie tu, dranie, bo słowo zwytne i tyle w temacie. Pa! To jakaś słaba jednostka, ta, którą to morduje. Chyba to są swadiańscy kusznicy, to tacy nieulepszeni za bardzo. Jakaś taka pusowa jednostka dystansowa swadia. Niby też bojówkarze mają swoje kusze, ale... o, z nimi to jest ciut inaczej. Chodź tu, draniu! Zdych... no. Zdychnął drań. I ty, draniu, też. No. Ściu. Pum. I pum! Ale to moczuga jest już zakrwawiona! O Boże, ale krwawa moczuga. Jakaś dziwna broń, nie jest jakaś spisa? A, zdiktało mi. Się też pisało spisa jakaś, czy tam inne diabelstwo. Dobra, pum! O, bo nawet trafiłem, żeby było śmieszniej. Ty gość, jaki szybkie wstawanie! Przywódzka i wstajemy! Woohoo! No, strzała w plery, będzie! Ła! Jaki ragdoll! Taki... takie... diabeł wie, o co chodzi. Chyba chciał wyciągnąć ducha, ale nie wiedziałem jak, więc postanowił po prostu skoczyć do tyłu i takie... run to the matrix. I wyrósł już tylko jeden. Ta runda jest nasza. Straty po mojej stronie takie prowadziły tylko 8 zabitych. A zaatakuj wroga, to aktualnie jest najważniejsze chyba. Po prostu zmiećmy naszych wrogów z powierzchni ziemi. Zrównajmy ich z ziemią pozostałości po tej mędznej armii tego hrabiego swadiańskiego. Dobra, źle robicie moi ludzie. To jest troszkę zła bita. Skoro widzę, że nie mogę iść na moich sojuszników, będę chciał sam to wygrać. Ustawcie się w ładnym szeregu. Dobra, ja już na front. A wy zaraz za mną. I do ataku! Też nie powinien dogonić, bo mają lepsze konie, moi ludzie, ode mnie, niestety. Jednakowoż, to nie jest problem, ponieważ u wrogów zostały już praktycznie sami kurznicy! I to jest właśnie problem dla mnie. Jaki taki jefie tych bełtów tu lata! Ja pierdzielę! No i czułem, że jednak mój konik się dłużej wytrzyma.
W ogóle chyba pozmieniali ciut jednostki z Fadi w tej wersji, czyli pozmieniała utwórca moda. Bo wcześniej chyba tak żadna ewolucja ciężkiej konnicy swadiańskiej nie wyglądała jak ta. Czyli mieli te same konie, ale mieli... nie mieli takich hełmów i tarcz dziwnych. Teraz wszyscy mają te same tarcze praktycznie. Tutaj chyba mieli ciut inne tarcze. Oczywiście logo tej tarczy zależy od tego, jaki dany lord ma... banner i o jakim wyglądzie. Ale jakoś tak mieli chyba inne tarcze też, nie takie kołowe. To chyba też ci kusznicy wyglądali ciut inaczej. Ale podskoczył, ja pierdzielę. Ten był jak się czajki. Nie podchodź, nie podchodź, ninja. Spadaj z tą lancą, gościu. Spadaj z nią. Jej, zostało tylko 20 wrogów. Jak na fakt, że walczymy połową tylko tego, co byśmy walczyli normalnie, gdyby nie fakt, że mamy sojusznika, to jest nieźle. Powiem, jest nieźle. Naprawdę jest zgin. Nasz sojusznik nam tak bardzo pomaga, że aż w ogóle. O, dołączył do walki jednak po godzinie. O, wróciły moje napisy, jej. Nie wiem jakie tam, ale wróciły. Moje napisy! Wróciłyście do mnie! Hurra! Hurra! Powrót napisów. To jest to. Marzyłem o tym od dzieciństwa. Ugrze zniknęły 5 minut temu i że wcale to nie marzyłem, ale to już... No. A tym skończmy. Na tym skończmy całą tutaj logikę. Czy tutaj jakoś coś się jeszcze dzieje? No tak, został jeden wróg jeszcze gdzieś. Nie był wie gdzie on jest. A tu jest! Ohoho! Ucieknie pewnie, bo tam chyba tylko jeden żołnierz mój go goni, chociaż może go zabije. Zabił go ktoś! Brawo! Nie wiem kto to był, ale brawo! Dokładnie, w imię władcy. Polepszyły się nasze stosunki z księciem Etoskiem i z rodokami. Hurra! I dwie śrubmietem będzie cała masa. Z fadzieńskich zbrojnych 22 piechociarzy. To będzie kusznicy weteranowie, ło. No, no. Brońców, sierżantów ile miał. Ja pierdzielam, to jest dużo więźniów na sprzedaż, no. Będą pieniążki. Niech sobie moi przejrzą te rzeczy. No i my tutaj coś będziemy musieli pobrać. Powiedzmy, że walimy to, co jest takie najmniej wartościowe. Najmniej wartościowe pewnie będą takie rzeczy, jak takie najtańsze żarty, jak na przykład worek ze zbożem, właśnie. To chyba tyle. Pobierzmy te droższe rzeczy. Powiedzmy, że to mi wystarczy. Wiem, że tam niektóre rzeczy były bardziej wartościowe od tych, które mam z tej wioski, ale nie chciało mi się tego przekładać tak naprawdę, jak mam być szczery. No i udajmy się do... W ogóle na Velukę powiedzmy, będzie ofensywa, no właśnie już nawet jest, więc może tam też się udamy. Z tym, że tylko obok niej przejedziemy. Uhoho, co tu się w ogóle dzieje? Tu w ogóle wygrywamy, czy oni? Oni. Jak nic jestem w stanie stwierdzić, to oni tu wygrywają. Tak, ponieważ nasze wojsko jest za mało. Ja jednakowoż nie pomogę, ponieważ moim aktualnym zadaniem jest... Nieładnie. Tam wieśniacy źle postąpili bardzo. Bo zabrali kobietę, żeby wydać ją za mąż. Z jednego królestwa do drugiego. Ciekawe, coś ciekawego tutaj będzie. Nie, żadnego ciekawego NPC już nie ma. Jak już mówimy w wcześniejszym odcinku, nie wiem, może ktoś właśnie wie, czy jakiegoś NPC jeszcze tu w ogóle mam do zrekrutowania, że już mam wszystkich, poza Jeremusem, bo tylko Jeremusa nie mam. Ja bym go miał, ale no, przypadkowo go nie zebrałem, ponieważ miałem pełną armię. Dobra, jednakowoż chwilowo cięcie, ponieważ no, sprzedawanie tych całych bandytów i tym podobnych skradzieństw w chwileczkę mi zajmie. Utka z KFC! No, powiem, że z tych wszystkich moich więźniów, a także... O, shit! Niedobrze. Z tych wszystkich więźniów moich, a także z tych towarów, które miałem, zarobiłem naprawdę masę pieniędzy. No i widzę, że teraz moją wioskę splądrują. Swadianie. Ach, już ją splądrował ten gość niestety. Nie zdążyliśmy. Minimalnie nam zabrakło. Może przynajmniej tę wioskę pomścimy. W ogóle mamy wojnę z tymi? Czekajcie. Nie mamy wojny. Gdzie jest ten cały gościu, który splądrował tą wioskę? Pewnie pojechał gdzieś w kierunku Swadi. O, ja go znajdę, tą dupę przetrzepię. Gdzieś tu pewnie jest. Tam chyba ktoś w ogóle bił, tak? O, sułtan się bije z Hanatem, a aktualnie nie obchodzi zupełnie. O, dalej jestem na plusie, z tym, że niestety wiele moich interesów jest zajętych właśnie na terenie Swadi. I także straciłem czynsz za moje miasteczko, czy za moją wioseczkę, ponieważ niestety została splądrowana.
Nie jest też, które ja bym z chęcią sobie zdobył, tylko że jestem praktycznie pewny, że nawet gdyby mi się udało je zdobyć, to jest możliwe z moją armią już. Gdybym powiedzmy zaatakował gdzieś na drugim końcu tutaj terenu Svadi, przykład na Suno, czy na Halmar, pewnie udałoby mi się je zdobyć, z tym, że jest taki malusieńki problem. Na pewno by mi go nie przyznali, ponieważ ja znam tej, że tak powiem, przyznawanie w tej grze. Gdybym nie poprosił, byłoby nie, masz dostać za to 5000 denarów, tam 500 nawet, ale nie. Miasta nie dostaniesz, spadaj. Miasto musi być dla króla, of course. To nie ma tak, że my je zdobywamy sami, musi być dla króla. O dziewię. A, do Veluki podchodzić nie ma po co. Ponieważ tak mnie tam nie wpuszczą, jeśli chodzi o handel. No właśnie. Jest wojna, mnie tam nie wpuszczą. Ale mogę sobie pojechać do Jelkao, bo ja muszę kupić troszkę żarełka. Jakby ktoś się pytał, jak to się przyspiesza, ponieważ pytania dalej takie występują, jest to Control plus spacja. Jest to bardzo przydatna opcja, ja mam, ponieważ no, gdyby nie ona, podróżowanie zajmowałoby dużo więcej czasu. Kiedyś nawet nie wiedziałem o jej istnieniu, jak pierwszy raz grałem w Warbanda i szczerze żałuję tego, ponieważ no... No patrzcie, jak to przyspiesza podróżowanie, litości. Uczcie w zamek Kinger. Gdzie jest zamek Kinger? Tu jest zamek Kinger. Uczta zaraz obok terenu wroga, ta? Ciekawa uczta. Już planowałem cięcie zrobić, ale skoro tak niedaleko jest uczta, to możemy sobie podjechać na tą ucztę. O, widzę, że cała jedna osoba jest na tej uczcie. To teraz na uczta jedna osoba przyjechała. Jeśli no ja też, to dwie osoby w sumie. Ura! Dwóch lordów na uczcie. To chyba nikt nie lubi tego starego księcia Kurinasa. Masz dla mnie jakiegoś questa? Do mojego Borche? Spieprzaj, dyraniu! Borcha to jest mój człowiek. Nie oddam ci go, ni diabła. Nie mam zamiaru tutaj czekać, co najwyżej mam zamiar poza wizją sobie na szybko zmienić grupy moich NPC-ów na przydupasy, żeby wszyscy byli. A także zrobić coś, żeby coś ciekawego się działo, ponieważ aktualnie, jak widzicie, jest bida z nędzą. I mimo tego, że wojna się zaczęła, ja dalej do roboty zupełnie nic nie mam, a więc chwilowo cięcie. No, czas na małą wojenkę, tylko że nie ze Svadią, lecz z mrocznymi owcami. Powiem w ogóle tak, wiem, że mam do rozdania masę poziomów dla NPC-ów, jednakowoż rozdam jakie kiedyś tam indziej będzie mi się chciało. Póki co mi się nie chce po prostu rozdawać tych poziomów. Rozdaję tylko Yamiche, żeby miała coraz wyższą chirurgię, ponieważ to jest bardzo ważna umiejętność. I rozdaję też temu typowi, który ma wyszukiwanie skarbów oraz żywności, bo to też się przydaje. Natomiast jeszcze nie rozdaję, bo mi się po prostu nie chce, za dużo tam klikania jest. Poczekam, aż będą mieli tam, powiedzmy, nie wiem, każdy po 2-3 poziomy więcej, wtedy rozdam im po prostu to wszystko. Wezmę sobie taki po prostu poza wizją, sobie wezmę troszkę czasu i sobie rozdam to, bo to będzie jednak chwileczkę zajmie mi to. Też sam mam poziom do rozdania, ale... Ten poziom niewiele mi da tak naprawdę. Dopiero za dwa poziomy będę miał taki fajny bonusik, bo będę mógł wtedy sobie rozwinąć przywództwo dalej. A rozwinięcie przywództwa zmniejszy mi koszt żołdu, będę mógł mieć więcej armii i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, to dziki jest. Jaki niski jest, no, bo jestem pewnie w, tak powiem, w takim dołku. Chyba jestem w dołku. Oh no, mam dołka. Właściwie to nie mam, ale to szczególnik. Szczególnie to taka mała, brzydka bakteria. Właściwie to nie. Cholera to jest taka mała, brzydka bakteria. Czy jakoś tak to było, no? Nie pamiętam, bo właśnie chyba cholera to jest taka bakteria. Albo jakoś tak? Nie, cholera to jest jakaś choroba chyba. Dobra. Bierę żełok i szczelem. Coś nie trafię. No szczelem w to. Szczelem w tego jeszcza. Wow! Został w łeb! Zero obrażeń. Chyba, że jego koń został w łeb, to chodziło. Pewnie, że konia, ale to wtedy czemu pisało, że zero obrażeń jemu też zadałem. Zostawiłem jakoś tak, że strzała przecięła przez konia łeb, czy trafiła, że tak powiem, tego gościa w nogi, czy tam przyrodzenie, nie mam pojęcia. Jest to jakaś tam szansa, chociaż nie wiem, czy może w tej grze w ogóle coś takiego się stać. W świecie realnym, no jakby tak mocno, jak że powiem, z jakiegoś mocnego łuku byłby to wystrzelanie, to szansa by była, ale jakoś tak w tej grze... W tej grze chyba strzała nie może się przebić przez cel i jeszcze walnąć drugi, który jest za tym celem. Bo takiej, że tak powiem, możliwości nie ma. Nawet jestem tego pewny. Więc nie wiem, jakim celem to zrobiłem, ale jakoś zrobiłem. I sobie towarzysze pobierą co chcą, my będziemy resztę. O! Słuchajcie, to najlepsza zbroja. Tych mroczniaków 62-19 jest super.
By moje wszystkie NPC miały siłę na nią, to bym pozwał wszystkim NPC-om najchętniej to, ale niestety nie mogę tak zrobić. Wygnali kiegoś tam Najona. Najona sobie. Że Najon chyba wcześniej w ogóle był z tego, z Kęgietu, bo Kęgieci mają Najonów. Tu w ogóle jakie wojny się dzieją, widzę, że Zelmor oblegamy. No, no. To, że akurat trafił na walkę. O, pomóżmy najpierw z hrabią tej Delinardem jakoś. W pierwszej kolejności zajmiemy się nim. Co prawda stawka armii tej bitwy wynosi 2, także na wiele dóbr nie liczę zbyt dobrych. No, ale tam może... On, tak powiem, zgadnę sobie przychylność kilku lordów, a to też jest bardzo ważna sprawa. Choć szczerze powiedziawszy, wypadałoby już zbierać siłę na takie prawdziwe wojny, czyli na zajmowanie jakichś miast oponentom, a do tego posiadłbym najchętniej jakąś armię już taką czysto rodowską. Chociaż ta też dostaje bez problemu rady, ale chciałem już tą armię rodowską powoli przejść. Mam już prawie 400 tysięcy w banku. Zwłaszcza, że za te wszystkie towary z wioski, a także za... No, te towary, które miałem z tych bitew i też za więźniów, które tam miałem, ponad 150. To w sumie zrobiłem ponad 60 tysięcy, a więc miałem już w sumie... No, mam już prawie 400 tysięcy. Miałem 300, prawie 400 jest git. Jeszcze przyjdą procenty w banku, to już w ogóle. O 400 tysięcy to będzie przecież aż od... No, będzie to dużo. Będzie naprawdę to dużo. Bo to jest od 8 do nawet i 24 tysięcy na tydzień. To jest sporo. Są gigantyczne pieniądze. Czemu tak w normalnym świecie nie może być? To właśnie chyba takie procentowanie jest, tylko nie w skali tygodnia, bo po pierwsze, tylko w skali na pewno roku na przykład. A po drugie, skąd taki kapitał wziąć? Ha, 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 ha. Skąd taki kapitał wziąć? Skąd te tysięcy? Siwerek z YouTube'a! Tak. Tak, tak, z YouTube'a. Jak się ma milion wyświetleń miesięcznie, to mnie też nie. Żeby zrobić jakieś porządną, żeby jakąś tam porządną sumkę zarobić, taką właśnie, jak ja teraz mówię, czyli kilka tysięcy miesięcznie, no to trzeba mieć kilka milionów wyświetleń miesięcznie, nie milion, a kilka to mam na myśli, no tak z 3-4 miliony, to już jakieś tam takie niższe tysiące z tego będą złotych. No tak powiem, ten milion tych wyświetleń to jest tam zazwyczaj wart ile. Tak szczerze, zależy. Wszystko zależy od sieci partnerskiej i tak dalej. Od tego, w jakim kraju kręcicie, itp. itd. Hurra! O, tak, tak, polepszone. Ale moim zdaniem, tak, żeby było tych milion, to. Czy żeby. Za milion wyświetleń, tak zazwyczaj, to nie wiem ile jest. Zależy, wszystko powiedziałem. Zależy, ale jak mam być szczery, to całkiem średnia suma. Pewnie, że tak powiem, mniejsza niż wszyscy myślą, ale większa niż by, że tak powiem, hejterzy chcieli. Czyli też to w ogóle by się jej, żeby ich nie zarabiało. No ale tam się. Walić to. Pozwól swym towarzyszom wybrać sobie łupy, of course. Że tak powiem, o wiem. O, takie, że tak powiem, przysłowie tutaj. Tylko że jest nieadekwatne oczywiście, bo tutaj jest hobby, ale że tak powiem. O, z goticzka. O, za dużo by się cieszyć, za mało by umrzeć. Że tak powiem. Że tak powiem. Zresztą chyba była taka wersja, że tak powiem, za mało by się najeść, za dużo, żeby umrzeć z głodu, czy coś takiego. Hrabia Rice, chodź tutaj, deraniu. Można by Montewardem się zajmiemy. Zresztą i tak wszyscy jako wsparcie tutaj przychodzą, więc wojska są praktycznie równe, zaatakuj wroga swego. No, stawka renomy jest niezła tej bitwy. Panowie, musimy się skupić, też panie też, bo w naszej armii też są panie, jakby jest powiedzieć. Docne miladies. Weźmy się a więc bardziej w to miejsce. Myślę, na tym miejscu to jest tutaj. Tam jakichś dwóch szaleńców, czy tam czterech biegnie, czterech chyba. Tu pewnie są lordowie albo jakieś jednostki konne. Też pewnie bardziej lordowie sami w sobie. Bardziej to księciowie, ponieważ w królestwie rodoków są właśnie księciowie. No właśnie, książę, jakiś kusznik konny. W ogóle kusznicy konnych mają mordacy? Ciekawe, czy są mocniejsi ci kusznicy. Pewnie nie. Zgaduję, że nie. Jakoś tak kusznik konny, jakoś tak nie. Piechotny spoko, konny już tak nie bardzo. To w ogóle jest kwalet, jak już wygląda zajebiście. Czegoś tak mega zajebiście, to nie wiem, jakiś clown bardziej, jeżeli chodzi o rodzaj designu, ale no. Wygląda też na takiego bardziej przypakowanego wojownika, aniżeli takiego byle kogo. Choć design jego ekwipunku zostawia sporo do życzenia. Znaczy, że każdy jest z innego setu. Mamy set zjednoczenia, a reszta to musi się, że tak powiem, bawić w różne kawałeczki.
Mówię, że te logo mają dziwne z tyłu na plecach. Nie wiem, co to jakieś logo. Nie jestem w stanie się przyjrzeć, a więc po prostu mu w tej pracy przypieprzę, żeby się tym nie musieć przejmować. Zniszczę napis i nikt już nie będzie musiał go czytać. Ura! Tymi kolcami raczej łatwo byłoby go podrzeć, ten napis. W ogóle poziom w górę, świetnie. Poziom w górę, tu, mordujemy tych draniów. Padać dranie, wszyscy ginąć! Za swadie, biczesy, za swadie! Nie ma, że boli! Swadia musi zwyciężać, nie właśnie to nie. Zapomniałem, że jestem po stronie otoku, fajnie po stronie swadii, no. Durne przyzwyczajenie! Za swadię, tak, za swadię. Zacząłem za swadię, a jeszcze jestem po stronie rodoków się bije ze swadią. God, why? Jak widzicie, z przyzwyczajeniem ciężko się jest, tak powiem, uwolnić. No cóż, cały pierwszy sezon grałem z Fadią. Też grę przed pierwszym sezonem grałem też z Fadią. Zazwyczaj ogólnie gram z Fadią, że jak widzę jakieś filmiki z Mountainbendia, to ktoś gra z Fadią. Więc już ogólnie jestem tak z Fadii przywiązany, że ja pieprzę, no. A teraz się bije ze Fadią. Sodia jest wszędzie. Fadia is everywhere. Coś jeszcze. Chciał mi wystrzelić w twarz z takiej odległości. Jaki drań, w ogóle nie morduję ich, ja pierdzielę. Też zaraz zginę. O! Bo nawet już nie zdążyłem chyba dokończyć monologu, że zginę, już zginąłem. Jak tam wynik aktualnie się prezentuje? Nie mogę za bardzo sprawdzić, ale widzę, że tak w miarę ich mordujemy. Chory, że nieliczni mi ludzie giną. Jak tam pole walki całe się prezentuje? Mogę jakoś się zobaczyć? Bo to nie jest całe pole walki, co tutaj się dzieje. To jest za mało moich ludzi, jak na fakt, że to całe pole walki jest. Gdzie jest reszta mych ludzi? No gdzie? Fajnie wygląda ten taki krajobraz. Chociaż to oczywiście nie jest wygodnie wykonany. Widać, że te góry są takie zupełnie z dupy. Mają niezbyt ładne kształty, niezbyt ładne tekstury i tak dalej, ale krajobraz jest całkiem ładny. Mi się on podoba. Gorzej jednakowo, że nie widzę nigdzie moich ludzi. Niby przybyły uzupełnienia, ja nic, a nic nie widzę. O, lecą moi! Szarżą! Touch my laser! Gorzej, że nie liczyli, polecieli. I tu jest mały problem. Mój pania jeszcze niedawno żył, Fortnite jeszcze żyje. Coś jakoś tak mało naszych jest, a bo... Of course! Co tam stoimy? No! Ty, człowieku, dawaj, karty wyjmujemy. No, będziemy grać w karty. Nie! Ustawiamy się! Będziemy się przyglądać! Postawmy okopy i się przyglądajmy. No może tak gramy w karty? Nie mam pojęcia. Co tu myślicie, chłopaki? Gramy w karty? A może nie? Paki! Co ty sztywni jesteście? Paki! No, adios. Ach, ta genialna sztuczna inteligencja, ona jest taka dobra. Bo te AI formacji w diabła wypiprzę, ponieważ jest wkurzające i zamówicie. Te AI formacji, które włączyłem w tym obozie, jest bezużyteczne, co zresztą widzicie. Że tak powiem, komputer czasem głupi jak brud. Głupi jak brud. My już atakujemy, a oni sobie po prostu stoją. Pasujmy sobie! Jesteśmy sierżantami, pozdrawiamy się bić, po prostu popatrzmy na tą walkę, dokładnie! Bawmy się w szlachtę! Okej! Okay. Mech. Mech! Idioci, no! Ignoranci! Nie pomogą mojemu eternemu wojsku. Ja sobie z nim poradzę, poczekajcie! Pewnego dnia zdradzę rodoków i pierwszych sierżantów wszystkich powycinam w rodzickiej armii. Po kolei wszystkich wytnę. Po kolei, ten sierżant się kurczę nie ostanie. No tutaj moi dzieci, czyli nie, właśnie to są sojusznicy też. Czyli niektórzy sierżanci walczą, ale jakoś tamta grupa to coś tak powiedziała, że nie. Chodźcie do walki. Nie. Czemu? Bo nie. Najbardziej logiczna odpowiedź. Czemu? Bo nie. Bo tak, bo nie. Po co coś robić? Bo tak, bo nie. To jest taka najbardziej uniwersalna odpowiedź. Tam cała armia kuszników boswadiańskich wpływa na zastrzeliwać. I szczerze, nawet im to w miarę wychodzi. Nawet nie jest tak źle. Moi przywódcy są za bardziej ogłuszani. Jak na fakt, że mają tarcze, to jest tak coś kiepski wynik. Chociaż niby ich ogłuszają ci walczący w zwarciu, no ale to kusznicy mordują. To jest śmiesznie, nie jest zbyt śmieszne. Kończyłbym już właśnie przeszedł sobie na linię piechotną. Tak, wiem, że jest słaba, wiem, ale właśnie wtedy byłoby większe wyzwanie i byłaby większa zabawa. Gdyby moja armia była cała piechotna, nie sądzicie?
Bo nie mogło być czegoś takiego, że po prostu wjazd do boju, pół godziny później wjazd, tak, zrijmy wszystkich. Właśnie zabić ich. Nie, po prostu byłoby, że ustawiamy się jakoś tak jak w Medievalu właśnie powinno być. Ustawiamy się, czekamy, walczymy, epicko, z ostatniego żołnierza. Ramię w ramię, topór w topór, łokieć w łokieć, zimny łokieć w zimny łokieć, tak. I coś takiego, kurczę, nie, jakieś tam takie, żarża, zmietliśmy ich, hurra, zwycięstwo, GG. To się nudne powoli robi, naprawdę, no. Znaczy, jak się gra w Mountain Blade po raz pierwszy, to jest takie, o, to jest fajne, to jest mocne, super, a potem jest takie, mek, to jest za łatwe. Właściwie to jest nudne, nie za łatwe, bo niekoniecznie musi być łatwe, zwłaszcza jak wróg ma silniejsze wojska. No ale jest taki niedosyt, że tak zawsze się wjeżdża tą kawalerią, wjeżdża się i co, i tyle, wjeżdżasz kawalerią i koniec walki. Już masz właściwie, możesz iść na cappuccino. Po prostu jeśli twoja armia jest silniejsza, to wygrałeś, a jak jest słabsza, to przegrałeś. Tyle. Koniec. Możesz sobie iść na cappuccino. Albo co najwyżej możesz, o, latam sobie i morduję, fajna gra, strategiczna, hurra! O, moja postać się adekwatnie zachowuje do tego, co mówię, jakoś tak trzyma ten to. Dość dziwnie trzyma tą broń. Ja to jest takie troszkę takie złe. Ja wrogowie już utracili większość swoich elitarnych wojsk, by the way, a więc teraz będą padać jak muchy. Jak widzicie zresztą na złączonym obrazku, padają dużo lepiej niż w poprzedniej rundzie, ponieważ no właśnie utracili swoją większość tej elitarnej armii. Ja za bardzo nie chcę zginąć, bo jak zginę, to możliwe jest, że nie będą uczestniczyć w ostatniej fazie walki, a to by było bardzo złe dla mnie. Bardzo, bardzo złe, ponieważ to by się źle skończyło. Ale jak widzicie, oni właśnie większość elity już powytracali, już nie mają praktycznie żadnych rycerzy, czy tamtych, żadnych rycerzy, czy zbrojnych. O, w dupę i zginę jednak, shit! Mają już głównie takie właśnie, no... Nie jest to ich wsparcie, wystarczy zobaczyć. To jest głównie jakaś, no przecież są ci weteranie kusznicy. Kusznicy weteranowie, weterańscy kusznicy, kusznicy weteranowie, no. A tutaj są niby ci sierżanci, czy tam brońcy, ale nie mają już w ogóle kawalerii. Kawaleria jest właśnie najsilniejsza w Westfalii. Jednostki walczące na piechotę są słabe. Myślę, nie wiem, czy taką walkę jak Tom, że już tak padam, powinienem wycinać, czy zostawiać. W ogóle nie wiem, co powinienem wycinać, czy zostawiać. To jest troszkę bez sensu. Ta seria jest taka dość specyficzna w nagrywaniu, bo w takim grze RPG na przykład to wycinam powiedzmy walkę, którą walczę po raz 30. Tutaj wytnę walkę, którą walczę po raz 30, to już mogę praktycznie nagrywać, mogę zakończyć odcinek po dwóch nakończyć serię po dwóch odcinkach, no bo nie ma sensu pokazać tych samych walk w kółko. Te walki się różnią tylko i wyłącznie tym, że jest tacy żołnierze lub tacy i tyle. I tyle. Każda walka wygląda dokładnie tak samo, jest na podobnych planszach. Jak RPG, przynajmniej jest fabuła zawsze, tutaj nie ma. A to ta gra jest też podobnie ciekawa. Ja lubię grać Mountain Blade, ale tak nie za bardzo wiem, co z niego pokazywać. Będą walki właśnie, tylko że które walki? I kiedy? To jest najbardziej ciekawe, tak? Jakby wkrótce najbardziej ciekawe, bo jesteście odcinki pół godziny, no to jest sorry, bardzo będę musiał poświęcać 5-6 godzin na pół godziny odcinek, żeby jakieś ciekawe walki same w nim były. Albo po prostu szukać takiej walki, i diabeł wie ile. I to będzie złe. Ponieważ wtedy taka seria, pierwsze to nie będzie seria Zagrajmy Wy, tylko seria pokaż bitwę, albo pokaż epicką bitwę, pokaż dobrą bitwę. A po drugie, że tak powiem, no na odcinek trzeba będzie poświęcić 5-6 godzin. Bo takie bitwy, zwłaszcza na początku gry, wcale łatwo nie znaleźć nie jest. Kiedy ostatnio taką dobrą bitwę mieliśmy jak tą? Chyba raz tylko mieliśmy taką bitwę. Nie, takiej też chyba nigdy nie mieliśmy aż tak bardzo liczebnej. Tej moi krajają, że po prostu masakra. Krajać panowie, krajać. Jaka szarża, ciorżą, bo ten gość tutaj jest chyba ze Sfali. Ten z tymi takimi, no, różkami takimi dziwnymi w kształcie półokręgów. Już nie ma takiego półokręgu, bo byłby wtedy, no, z pewnego okultu innoreligijnego. No i nie jestem w stanie dołączyć, tak? To powiedzmy, że wydam rozkaz. Ach, cię ściemnił aż. Jeszcze raz. Dobra. Ściem kilku, ale jest git. Ła. Powiem, zwróć mi się, ponieważ więźniów, jak widzicie, jest od groma. Jakbym odszedł, to bym dostał pewnie tylko kawałek z tych więźniów. I tak mało tych więźniów mam w miarę. Nie fajnie. Ordowska armia całkiem spora i tu mogę zrekrutować, ale nie mam zamiaru tego robić. Dam przejrzeć moim ludziom towary. Sam też pobiorę, jakaś dobra zbroja była ta swadiańska. No, niezła. 50-15, niezła jest ta zbroja. Nie jest taka super mega pro, ale 50-15 to nie jest mało. W ogóle są jakieś swadiańskie surokace, kolczugi, kurczaki, pieczone, czego to tutaj nie ma. W ogóle czy mi się wydaje, czy to była... Ta, to jest przecież ten, logo... To jest chyba logo tego... Mortal Kombat.
Ciekawe. Posobecz na polu walki i kontynuuj właśnie. Ła, tu jakie army się ścierają. Ale to już w kolejnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie, na razie i cześć.